Taka jedna rzecz, co Michał mówił na temat właśnie tej walki z wiarą, to wczoraj mieliśmy odwiedziny takiego ewangelisty z Białorusi, takiego Błata, brat Walerin, czy Władimir, zapomniałem już jak ma na imię, ale w każdym razie przyjechał do nas z poważnym problemem w nogach, chodził w ten sposób, ale opowiadał właśnie świadectwo, dlaczego tak mu się stało. Mówi, że się urodził w rodzinie wierzących. Potem zatrudnił się jako kierowca ciężarówki. No i razem z pieniędzmi, które szły za zarabianiem, z czasem poświęconym w tej ciężarówce, przestał chodzić do kościoła, ponieważ po prostu kalkulator mu się włączył w umyśle i jeździł. Dostawał napomnienia z kościoła. On mówi, ja mam swoje własne plany, własne cele. Przyjdzie czas na Boga. Dzisiaj mam czas na to, żeby zarabiać pieniądze. I pewnego dnia, nie z jego winy, jakiś inny kierowca tira wjechał w niego. Tamten kierowca był pijany. Ledwo co uszedł z życiem na skutek tego uderzenia, które było uderzeniem czołowym. Lekarz do niego podszedł i powiedział mu dzisiaj, że będą mu amputować nogi. Ogółem, że będzie miał amputację nóg. I ogółem on się na to nie zgodził. Powiedział, że to jest dla niego upomnienie od Boga, że za dużo poświęcał czasu na zarabianie pieniędzy, mniej czasu poświęcał dla Boga, ale że on jest też człowiekiem wiary i że nie pozwoli sobie amputować nogi. I bardzo fajne takie zdanie powiedział, że wy macie swoje wyroki medyczne, a ja mam swoją wiarę. Ja mam swoją wiarę, dlatego też ja panu mówię, że ja za pół roku tutaj do pana przyjdę i ja nie będę, bo on wtedy siedział na wózku inwalidzkim. Ja już nie będę siedział na wózku inwalidzkim, ale będę szedł o własnych siłach. Lekarz mu jedynie zagroził tym, że będzie miał coraz więcej cierpienia w swoim życiu, ponieważ będzie mu się martwica dostawać do kolejnych tam części, no i będą zamiast mu zrobić jedno konkretne cięcie gdzieś w okolicach kolana, a w drugim miejscu mieli mu gdzieś uciąć w tym miejscu nogę, to zamiast ucinać jednorazowo, to będzie martwica mu będzie szła i będzie miał wiele cięć, a przez to będzie miał wiele cierpienia. On powiedział, że on zaufa swojemu Bogu i po pół roku przyszedł do tego szpitala. Mówi, że wcześniej też pół roku był w tym szpitalu, więc tam wszystkie te pielęgniarki znał. One go znały, lekarze go znali i mówi, że jak wchodził do tego szpitala o kulach, to te pielęgniarki tak robiły. Potem przyszedł taki czas, że powiedział tym pielęgniarkom, że przyjdzie taki dzień, że nie przyjdzie o kulach, ale i o własnych nogach. No i rzeczywiście minął jakiś tam okres kilku miesięcy i przyszedł znowu i co prawda nie chodzi w pełni sprawnie, ale chodzi. Nóg mu nie amputowali. Nogi jak tak podciągnął nogawkę, to nie wyglądają za ciekawie, ale nie przyjął do swojego serca wyroku lekarzy i oparł się na Bogu, poszedł z tym wiarą i dzięki temu ma swoje własne dwie nogi. I dzisiaj jest takim ewangelistą. Tak? Marcin, bo tak powiedziałeś o tych pielęgniarkach, które krzyż robiły, ale ja jeszcze tu nie mówiłem. We wtorek też było super, teraz mi się przypomniało świadectwo, bo głosiliśmy w Lesku Ewangelię i przyszedł Janek, który kiedyś był w domu rodzinnie. Janek był, ale tam odszedł, teraz gdzieś tam był w Niemczech chwilę. No i jak myśmy głosili Ewangelię tam w tym parku, ze dwa lata temu był już, pewnie minęło z dwa lata, nie? W domu rodzinnie, no i przyszedł trzeźwy do nas, tam powiedział, że on jest w ogóle mieszkańcem Leska, że przyszedł, że Bóg go tu przyprowadził, że się cieszy. No i stanął tam, żeśmy uwielbiali, stanął przy nas, śpiewał pieśni, no bo tam w domu rodzinnie się nauczył tych pieśni, to wszystko. Stał sobie z nami. No i tam głosiliśmy potem Ewangelię różnym osobom i Eliza podeszła do takiej kobiety, która tam była z dziećmi i jej opowiada o Bogu, a ta kobieta mówi tak: skoro ten człowiek tam z wami stoi i śpiewa te piosenki, to wy naprawdę jesteście od Boga.
bo ona go znała jako takiego właśnie menela tam i po prostu no, takiego człowieka, który, oni się go tam bali wszyscy tak, w tym Lesku. Mówi, skoro on z wami stoi i śpiewa piosenki, to wy jesteście od Boga. Więc takie zrobiła też. Tak. Widocznie podczas tej pieśni odezwała się ta jego przemieniona część serca. No właśnie, nie? Tak więc Bóg jest Bogiem cudów. Co do słowa, z którym się chciałem dzisiaj podzielić, to ja jestem praktykiem. Ja uwielbiam patrzeć praktycznie na Słowo Boże i badać, co działa, a co nie działa, a wszystko działa. Ale lubię obserwować wprowadzanie pewnych rzeczy w czyn, w życie. I ja mam u siebie, jak patrzę, obserwuję chłopaków, to mam, jeżeli chodzi o cechy charakteru, o postawy serca, to mam jedno wielkie pole bitwy. Są różne charaktery, różne postawy serca i bardzo często można stwierdzić, że z tego człowieka, ten człowiek idzie dobrą drogą pomimo swoich słabości, a ten człowiek ma jakąś taką postawę serca, która go w końcu wyciągnie i najprawdopodobniej pójdzie do jakiegoś upadku, dopóki tej postawy serca nie zmieni. Więc troszeczkę będę mówić o tej postawie serca, ale przed tym powiem wam o pewnego rodzaju postawie, która się nazywa pokora. Powiem wam to na swoim doświadczeniu. Staram się ćwiczyć, tak. Bo taką Bożą wartością dla każdego z nas, jako dzieci Boże, jest w takim codziennym postępowaniu pokora i uniżenia. W momencie, kiedy jesteśmy pokorni i uniżeni, możemy mieć dobre relacje pomiędzy ludźmi, z innymi ludźmi. Jest też to takie polskie powiedzenie, pokorne ciele, dwie matki się. I tak już jest, że kiedy się nie wywyższamy nad innych ludzi, wtedy możemy mieć dobre relacje w płaszczyźnie. Obojętnie, czy to z ludźmi wierzącymi, czy z ludźmi niewierzącymi, dzięki pokorze możemy nawiązywać naprawdę dobre relacje, dobre współprace i no, tak po prostu jest. No i powiem wam teraz o mojej pysze. A to była całkowicie nieświadoma pycha. Kiedyś słyszałem takie, może inaczej, niecały miesiąc temu byłem w górach, byłem w Tatrach. I kiedyś słyszałem takie powiedzenie pewnego, nie wiem, czy to był alpinista, czy taternik, czy może himalaista, ale on mówi, że za każdym razem, a wspinał się w góry wiele lat, no to podchodzi do tej wspinaczki z wielką pokorą i na każdą górę, kiedy patrzy, ma w sercu pokorę, kiedy chce ją zdobyć. Nie wchodzi takimi własnymi siłami. Ale to było bardzo dawno temu, w momencie, kiedy byłem w Tatrach. W ogóle zapomniałem o tym powiedzeniu, a powiem wam, kiedy mi się przypomniało. Razem z moim takim przyjacielem z Woli Piotrowej, on mnie zaprosił. On jest takim, on też bardzo lubi, on lubi bardzo Tatry, a ja pierwszy raz zdobywałem jakąś wyższą górę w Tatrach. Zaprosił mnie właśnie na taki wspólny wypad. Pojechaliśmy na taką górę, ona się nazywa Święta Góra Słowacji. Ona się nazwa tej góry jest Krywań i jest o 5 metrów niższa od naszych polskich gryz. Więc jest to takie, tak, ma 2490 chyba, 2 metry wysokości. No i pewnego dnia rano, to był poniedziałek, o godzinie 6 rano wyszliśmy na zdobywanie tej góry. No i do wysokości 2000 metrów ta droga była bardzo prosta, nie można było schodzić ze szlaku. Po prostu szliśmy. Doszliśmy do wysokości 2000 metrów. Ja to postaram się wam narysować. Tutaj dajmy jest ten szlak, który sobie szedł. I doszliśmy do pewnego momentu, gdzie było widać tę górę. I były dwie drogi. Jedna droga, która była poza szlakiem i ona prowadziła tak, a druga droga, ta można było, prowadziła tak. W momencie, tutaj już byliśmy po około 2 godzinach wędrówki, patrzę na tą górę i ja mówię do tego kolegi, ty, no po co iść tym szlakiem tak, jak tutaj mamy 2 razy szybciej? 2 razy krócej, nie? Ten kolega na mnie spojrzał, i mówi tak, no to zróbmy challenge, wyzwanie. Ty sobie pójdź tędy, a ja pójdę tędy, zobaczymy kto pierwszy. Ja nie wiedziałem, że on żartował. on nie wierzył w to, że ja tamtędy pójdę. No i ja mówię, dobra,
No i odwróciłem się i poszedłem swoim kierunkiem, mówię, spotkamy się na górze. Spotkamy się na górze. No i zszedłem z tego szlaku. Pierwsze 200 metrów to ta górka była taka, potem kolejne 200 metrów się robiło coraz bardziej pionowo i no już był taki odcinek, że około 4, ogółem między tym poziomem, a tym to było 500 metrów w górę, że trzeba było tą górę, tak to wychodziło. No i no szedłem sobie. Potem w pewnym momencie już było tak, że już nie szedłem na samych nogach, tylko już musiałem rękami łapać tą górę i idę, i idę, i idę. I nie obracałem się w ogóle w tył. Nie myślałem o tym, żeby się odwracać w tył. Tylko doszedłem w pewnym momencie do takiej skały. Ta skała miała gdzieś taką wysokość, taka półka. No i trzeba było się tam spiąć. I mówię, wezmę sobie chwilę, odpocznę i idę dalej. Odwracam się w dół i mówię, o jacie. Wyobrażacie sobie około, nie wiem ile to trwało, pół godziny, 40 minut wędrówki, gdzie przez cały czas idzie się w górę i nagle odwracasz się w dół i widzisz za sobą, można powiedzieć, taką już lekką przepaść. Ale mówię, ona jeszcze nie wyglądała aż tak bardzo strasznie. Mówię, o jacie, ale się wkręciłem, mówię, no ale idę w górę, już byłem gdzieś w połowie tej góry. Przeszedłem tą półkę sobie, idę. Potem doszedłem do kolejnej, jeszcze większej półki, której już nie potrafiłem tak zdobyć. Musiałem iść jakoś tam poboczami. Patrzę w dół i teraz mówię tak, ojej, gdybym był wtedy niżej, to bym na pewno zawrócił. Usiadłem, piję sobie wodę i sobie myślę tak, ubezpieczyłem się, bo się ubezpieczyłem na ten szlak. Ale zastanawiałem się, czy ubezpieczenie pokrywa mnie poza szlakiem, bo to... Wtedy mi się też przypomniał właśnie to zdanie, że od tego człowieka, który mówi, że kiedy zdobywa góry, to do każdej góry podchodzi z pokorą. Ja sobie myślę, oj, ale głupek ze mnie, nie? Potem się przez chwilę modliłem. Tak. I zacząłem się zastanawiać, nie? A czy nie, taki miałem myśli, nie? Boże, czy to już koniec, czy jeszcze mnie tam doprowadzisz do tego szczytu? No, ale to, no bardzo to przeżyłem, a to było jeszcze, byłem w ogóle w bardzo ciekawym miejscu, kiedy zacząłem się modlić do Boga, bo kiedy szedłem sobie i poszedłem w lewą stronę, to nagle tutaj była taka przepaść, ale taka pionowa prawie, że z 200 metrów tak w dół tej przepaści. No i tutaj ta półka, tam przepaść, a w prawo nie wiedziałem, kiedy ja tam mogę wejść na górę. No ale już reasumując, doszedłem na szczyt. Najlepsza była najlepsze były miny dwóch takich kobiet, dziewczyn, około lat 25, które już były na szczycie. Ja byłem gdzieś tutaj. I jak już wiedziałem, że ja dojdę na ten szczyt, to ja taką radość na twarzy miałem, taki uśmiech, że już będę na tej górze, nie? A te dwie kobiety, bo ja, słuchajcie, ja w ogóle byłem tak, dokładnie byłem w tych butach, krótkie spodenki, krótki rękawek, jakiś tam plecak i idę w górę. A na górze stoją dwie kobiety, kaski na głowie. Kaski, jakieś profesjonalne stroje. No i te dziewczyny mnie tam wołają. Panie, gdzie pan tam zszedł? Ja tam się boję patrzeć. A ja mówię, panie, ja dopiero wchodzę. No i... Ale chcę wam powiedzieć, że jak doszedłem już na górę, ta adrenalina minęła i poczułem pierwszy raz w życiu taki... To jest takie inne uczucie. Nigdy wcześniej tego nie doświadczyłem. Prawdziwej takiej walki o życie. A potem doświadczyłem takiego spełnienia, że udało się zwyciężyć. Dlatego w naszym życiu jest potrzebna pokora. To jest jedna z takich wartości, o których nam mówi Biblia. Czasami mam przepychanki z różnymi chłopakami u nas w domu, znaczy przepychanki. Bo czasami jak się od kogoś coś wymaga, to ktoś do mnie podchodzi z tekstem Jezus, wystarczy mi. Nie? Najlepiej by sobie na przykład ktoś tam by sobie leżał albo by nie sprzątał. Ja mu mówię o Bożych sprawach, a on do mnie o Bożych sprawach i mówię, posprzątaj to, zrób to, rusz tyłek, idź gdzieś tam na spacer, nie siedź na tym telefonie.
A on mówi, Jezus wystarczy mi. A ja mówię mu, no to jak Jezus ci wystarczy, to proszę się spakuj i idź z Jezusem w świat. I wtedy się zmienia perspektywa patrzenia. Już nie ma, że Jezus wystarczy, tylko ktoś zaczyna myśleć, no okej, no w jaki sposób ja sobie dam radę w tym życiu. Nie? Więc z jednej strony mamy ten charyzmat, czyli nie charyzmat, bo to jest, kiedy zaczynamy naszą drogę z Bogiem i mówimy tak, Boże, zamieszkaj w moim sercu. I On zaczyna mieszkać. Zaczynamy się interesować sprawami duchowymi. Zaczynamy czytać Słowo Boże. Zaczynamy chodzić do kościoła, to jest jeden ten, ale jest też druga strona medalu, jeżeli chodzi o Słowo Boże, że potem, kiedy stajemy się chrześcijanami, to mamy tak żyć, aby z powrotem Jezusa w swoim sercu nie ukrzyżować. I tutaj już jest te uświęcanie. To jest te poddawanie swojego ciała duchowi. To jest ta codzienna walka, którą człowiek musi stoczyć w pocie czoła, pracując na budowie, jak tam Łukasz czasami rozmawia, to on tam zawsze w pracy mówi, ile tam godzin nie spędza. Kiedy trzeba utrzymać rodzinę, kiedy trzeba opłacić rachunki, kiedy trzeba jeszcze znaleźć czas, żeby, nie wiem. Kiedy słyszałem kazanie takiego pewnego kaznodziei gdzieś tam ze Śląska, mówi, że w wielu kościołach dzisiaj podstawowym problemem chrześcijan jest i tragedią jest, że dwa razy do roku nie pojadą na wakacje. Że dzisiaj mamy taki poziom chrześcijaństwa w naszej Polsce, że chrześcijanie po prostu martwią się o to, żeby pojechać na wakacje, przyjść do kościoła, mieć zabezpieczoną przyszłość, a ta ewangelizacja i dbanie o sprawy Królestwa Bożego to są jakby gdzieś tam daleko. Taki mamy też poziom chrześcijaństwa, więc mamy też taki, cytuję słowa tego pastora, który był, to nie są moje słowa, to są słowa pastora, który tam właśnie którym się tam dzielił słowem. I to też jest walka, aby rezygnować z pewnych przyjemności dla siebie, zjami moje, na to, aby poświęcić czas na to, żeby głosić. Czasami trzeba zmniejszyć ilość godzin pracy, nie wiem, z 12 do 8, po to, żeby pojechać do kościoła, albo żeby spędzić czas z rodziną. Trzeba sobie odpowiedzieć, co jest moim bożkiem, co jest twoim bożkiem. Nie? To jest bardzo istotna rzecz, co? Bo tak jak w Starym Testamencie były bożkowie, tam jak królowie, to ja już mówię o tym etapie po Salomonie, kiedy tam były ciągle walki, jedni królowie przychodzili i stawiali różnych bożków, inni królowie przychodzili, bożki likwidowali, ale dzisiaj mamy walkę z bożkami w naszym sercu. Dzisiaj mamy walkę z tym, żeby podejmować właściwe decyzje do tego, aby żyć tak, jak Słowo Boże mówi. A to jest wąska droga. To jest wąska i trudna droga. Jakiś czas temu też byłem z żoną w Krakowie. Byliśmy, to tak przy okazji, bo jechaliśmy po jedzenie do domu Łazarza i poszedłem sobie z żoną po Wawelu z dziećmi. No i patrzyłem na tych różnych tam ludzi, którzy przychodzą i mówię, no Boże, no głoszę Twoje imię. Żyjemy sobie w tym domu rodzinnie. Mówię, że tylko w Tobie jest szczęście i radość, a tutaj są sami radośni ludzie. Pewnie 80 czy 90% w ogóle Ciebie nie zna. I się tak zastanawiałem o tej wąskiej drodze, którą podążam. Więc są pewne elementy, które nas kuszą. To kuszą nasze ciało, albo zadajemy sobie pytanie, czy ja na pewno idę dobrą drogą? A dlaczego sobie nie mogę na coś pozwolić, co by mi dało na przykład jakieś takie lepsze życie, a jakiś tam drobny grzeszek, a jakiś tam, nie wiem, no po co mam to Słowo Boże tak często czytać, a po co mam służyć, a po co mam pomagać. Ja to powtarzam u nas chłopakom w domu, że Bóg nie wyzwolił cię po to, żebyś z powrotem jako zdrowa osoba wracała do grzechu, ale Bóg wyzwala cię po to, abyś żył dla Królestwa Bożego. Jeżeli nie będziesz żył dla Królestwa Bożego, przyjdzie taki dzień, w którym znowu wrócisz do miejsca, w którym byłeś. Bo taka jest prawda. Albo służymy Bogu, albo służymy diabłu i to jest prawda duchowa. Ostatnio dostałem telefon od brata pewnej osoby, która u nas była 2 lata temu i mówi, młoda też osoba, 38 lat. Nie będę tam mówić personalnie, ale to człowiek z Krosna. Dzień dobry.
Mój brat był u Pana 2 lata temu, czy by go Pan przyjął znowu? A kto to jest? Powiedział mi imię i nazwisko. Tak się trochę, bo ja go wydaliłem za pewne tam zachowania. A mówię, no to dlaczego Pan do mnie dzwoni, a nie Pana brat? Albo wie Pan co, bo mój brat jest w szpitalu na poważne zapalenie trzustki. Jest w stanie trudnym, ale skoro Pan wyraża zgodę, no to ja dam numer mojemu bratu. Jak będzie wychodził ze szpitala, to zadzwoni. I takich przypadków mamy bardzo dużo. Kiedy się komuś mówi, to nie chce słuchać, albo komuś się mówi i ktoś żyje w takiej rzeczywistości, jak u nas jest w domu, czyli komuś zwrócisz uwagę, a ktoś powie, Jezus, wystarczy mi, i myśli, że wychodząc od nas z domu, tam będzie miał też takie kolorowe życie. Ale wcale tak nie jest. Bo wiemy, że Bóg jest dobry, ale życie jest często trudne. No, gdzie musimy różne trudne decyzje podejmować. No i właśnie co do tej decyzyjności, przeczytam wam coś z Salomona, ale nie z tych nauk, ale z Księgi Królewskiej, ponieważ ostatnio myślałem o pewnych wytrychach. A wiecie, co to jest, wytrych? Wytrych to jest taka część, gdzie mówię teraz o diabelskim działaniu. Poprzez wytrych diabeł może się dostać do twojego serca, mówiąc ci, że ten mały grzech może być w twoim życiu. Zastanawiam się bardzo często, bo zauważcie na swoje życie, ja też patrzę na swoje, że może inaczej jeszcze, też patrzę bardzo często na chłopaków u nas, którzy mają jakieś nałogi. 90% zachowania u danego gościa może być dobre. 90% patrzy się na osoby i mówisz, nawrócony, kochający, ochrzczony, aleluja. A potem nagle zostaje jakiś taki mały promil, jakiś procent, czego nie przerobi w swoim sercu i nagle chwila, moment, jego ląduje na glebie. Może ktoś mieć obojętnie, gdybyśmy nawet spojrzeli sobie dzisiaj na muzyków różnego rodzaju, nie mówię teraz o nawróconych, może być ktoś uzdolniony na takim poziomie, może zarabiać naprawdę bardzo duże pieniądze, może, nie wiem, w tłumach otrzymywać oklaski, ale z drugiej strony, kiedy nie ma przerobione w swoim sercu, nie wiem, narkomanii, cudzołóstwa, alkoholizmu, jest to kwestia czasu, kiedy człowiek ląduje sam. I właśnie o tym nauczyła mnie pierwsza Księga Królewska, co za chwileczkę tutaj otworzę i będziemy to... czytać. Ogółem rozumiem, że tu wszyscy historię Salomona znamy. Ogółem czyta się jak taką bajkę. To jest taka baśń z tysiąca i z jednej nocy. Ogółem, gdybyśmy spojrzeli na Salomona, to tak, żeby tak streścić. Salomon, syn Dawida, syn Batrzeby, otrzymał od Boga możliwość tego, żeby zostać królem i Bóg go pobłogosławił, bo Bóg we śnie mu się objawił i powiedział, Salomonie, proś o co chcesz. A Salomon nie poprosił ani o bogactwo, ani o taką jakąś władzę, ani o długie życie, lecz poprosił Boga o mądrość. Mówię, Boże, daj mi mądrość do tego, abym mógł dobrze prowadzić swój lud. No i Bóg mu dał oprócz mądrości wielkie bogactwo. Bardzo ci dziękuję, Grzesiu. No i przeczytam wam coś. Pierwsza Księga Królewska. To, co mnie zainteresowało, właśnie ten wytrych, ta mała taka cząstka, która weszła do życia Salomona. I to, co mnie dziwi, że to już było na samym początku, kiedy chłop zaczął swoją służbę. Bo to jest 3 rozdział. I przeczytam wam tą historię od 1 wersetu, od pierwszy, drugi werset. Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem egipskim, biorąc córkę Faraona za żonę i sprowadzając ją do miasta Dawidowego, zanim jeszcze ukończył budowę swojego domu i przybytku dla Pana oraz muru wokół Jerozolimu. Tylko lud składał jeszcze ofiary na wzgórzach, gdyż nie wzniesiono jeszcze do tego czasu przybytku dla imienia Pańskiego. Gdybyśmy czytali
Księgę Mojżeszową. W Księdze Mojżeszowej w trzeciej bodajże, nie, przepraszam, w Księdze Wyjścia w drugiej i w Powtórzonego w Prawa jest napisany, jest taki fragment napisany do ludu izraelskiego, do królów, aby nie zawierali małżeństw z kobietami z obcego ludu, ponieważ prowadzą do ich życia zamieszanie. Gdzieś tam czytałem jakieś przypisy, jeśli chodzi o... Mam taką fajną Biblię, polecam, Biblię dla charyzmatyków. Fire, tak, jest to normalnie. Ona tak, ona bardzo, no, dużo z niej korzystam też. Było tam właśnie przypis, bo zastanawiałem się, po co Salomonowi było tyle żon, nie? No, naprawdę, nie? A tak, było, a tam dostałem na to odpowiedź. Ogółem, kiedy Salomon dzielił się swoją mądrością, swoimi spostrzeżeniami związanymi i z życiem, i z Bogiem, i, no, i tam z innymi tymi wartościami, przyjeżdżali do niego królowie z różnych państw. I on wchodził z nimi w układy. A żeby zapieczętować z tymi królami jakieś umowy handlowe, no to ci królowie zawsze przyjeżdżali do niego ze swoimi córkami. No i on brał te kobiety sobie za żony. No i takie pieczątki, to było zapieczętowanie, teraz biorę twoją córkę, co z tego, że ta córka jest 545 moją, jego żoną, nie, ale my jesteśmy teraz rodziną, więc będziemy wspólnie robić jakieś tam interesy, nie. No, no to co mnie zadziwia, jeżeli chodzi o Salomona, to jest, jak czytałem, to się nie potrafiłem nadziwić temu, jaką on miał w ogóle wielką władzę. Jaką on miał wielką mądrość. Ile on musiał ogarnąć tysięcy ludzi. Ile wojska miał pod sobą. Jak te wszystkie kosztowności do niego wpływały. I złota. W jednym miejscu jest napisane, że za jego czasów, za jego rządów, srebra w królestwie Izraela było tyle, co kamieni na ziemi. Tyle miał srebra. Ale to, co mnie zafascynowało, jeżeli chodzi też o Salomona, to właśnie jest napisane w 4 rozdziale od 29 wersetu, przeczytam. Sława wielkiej mądrości Salomona, tak jest to w mojej Biblii, taki ma początek, ten kawałeczek tego tekstu, co będę czytał. Dał też Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność, nadto rozum tak rozległy, jak piasek nad brzegiem morza. A mądrość Salomona przewyższa mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Był on mędrszy niż wszyscy ludzie, niż Etan, Ezrachida i Heman, i Kalkol i Darda, synowie Machola. Jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów. Ułożył on 3000 przypowieści i 1005 pieśni. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do hizopu, który wyrasta z muru. Mówił o zwierzętach i ptakach, i płazach, i o rybach. Toteż ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości. A sobie to wyobraziłem, jak on musiał chodzić, oglądać różne zwierzęta i wywierać, jakby to powiedzieć, uczyć się od tych zwierząt mądrości i tą mądrość potem przekazywać ludziom. Spójrz na mrówkę leniwcze. Znacie tą przypowiedź, nie? Na przykład, nie? Więc no, w czymś takim żył Salomon. Oprócz tego, że budował świątynię, oprócz tego, że budował wielkie zamki, wielkie pałace, też właśnie takimi tymi przypowieściami się zajmował. Chwileczkę tutaj. No i przyszedł moment, to jest właśnie ten wytrych, bo kiedy mówiłem, on na samym początku wziął sobie tylko jedną żonę. Wziął układ sobie z królem, właściwie z faraonem Egiptu i powiedział, zrobię z tobą układ. Wtedy Egipt był potęgą, więc to był taki układ niby dobry na ten moment. I my często, jeżeli grzeszymy, to patrzymy na ten grzech, mówimy, to jest układ dobry na ten moment, ale ja wierzę w to i to tak musi działać. Dzisiaj wchodzę w układ z grzechem, a diabeł ma już zaplanowane, co przez ten grzech zrobi w moim życiu za rok. No bo tak jest. My nie widzimy swojej przyszłości.
Jeżeli idziemy wiernie za Bogiem, ja mam tą świadomość, że dzisiaj idąc za Bogiem, mogę podążać za Nim i ja mogę spodziewać się pewnych rezultatów, jeżeli będę dobrze siał. Innymi słowy, jeżeli dbam o swoją żonę, bo fundamentem w moim przekonaniu w życiu jest rodzina, jest miłość, jest jedność, jest służba, jest Kościół. Jeżeli o te rzeczy dbam, to będę widział tego owoc. Ale nie zobaczę tego owocu, ja też tłumaczę to u nas chłopaków w domu, że chodzenie z Bogiem to nie jest sprint, ale to jest maraton. To jest codziennie wykonywanie małych czynności ku temu, tak jak Bóg mówi, że jest napisane w Nowym Testamencie, że Bóg prowadzi nas ku dobremu. Czyli codziennie jest kiedy wykonujemy te dobre czynności, czy mamy się tej wąskiej drogi, to przychodzi taki czas, że nagle mówimy, chwała Ci Boże za moje dobre życie. I to jest coś ponad emocjami. W Nowonarodzeniu bardzo często ludzie płaczą, podnoszą ręce i jest to dobre, ponieważ tak Bóg działa, ale jest to też bardzo często ciało nasze działa też poprzez emocje. Ale skutek, czyli owoc życia naszego, dopiero widzimy po latach. Widzimy, czy ktoś idzie za Bogiem. Możemy spojrzeć, nie wiem, na uśmiech męża od żony albo na uśmiech żony, czy ma dobrego męża. Po tym, czy kobieta jest radosna, spełniona. Po tym, czy dzieci są dobrze wychowane. To są bardzo ważne rzeczy. Po tym, kiedy mąż dobrze się opiekuje swoją rodziną, tak jak jest napisane w Słowie Bożym, może stać się pasterzem Kościoła. Po to, żeby mógł Kościół prowadzić tak, jak prowadzi, przepraszam, swoją rodzinę. Ale Kościoła się nie prowadzi przez 3 miesiące. Rodziny też się nie prowadzi przez 5 roku. To jest codzienna walka o to, żeby... Życie w miłości to jest codzienna walka. O to, żeby była w domu miłość. Potem prowadzenie Kościoła to jest dokładnie to samo. Ja to mogę sobie porównać do naszego domu. To jest codzienna orka, codzienna, mówię teraz o domu rodzinnie. To jest codzienne przychodzenie z wiarą i z miłością do tych ludzi na nowo, pomimo dziesiątek kłamstw, które często słyszę. Często jakieś tam pokazywanie, jakichś wyobrażeń, potem się pokazuje, no i dostanę dziesiątki tych kłamstw i potem na następny dzień przychodzę i muszę powiedzieć, witaj, bracie. Tak. Ale takie jest dzieło miłości. Takie jest dzieło miłości. Jeżeli nie będziemy siebie na siebie oddziaływać miłością i zasadami, które się za tą miłością kryją, to wtedy ja bym mógł się zwolnić z tego domu. Gdybyśmy działali pod, nie wiem, psychologicznie, bezpiecznie. Dzień dobry panu, albo bezosobową, proszę usiąść i tak dalej. To są pewnego rodzaju takie zagrywki psychologiczne, gdzie ktoś przychodzi, ktoś nie zostanie okrzyczany, ale też nie otrzyma dawki uczuć czy emocji. Tylko robione są w psychologii pewne rzeczy technicznie, ktoś tam powie, ale człowiek, który przyjdzie na taką terapię, która potrwa 2 miesiące, wróci do swojego starego towarzystwa i lekarz dostanie za swoją terapię pieniądze, a osoba, która była w takiej terapii i tak za dużo pieniądze wydała, ale za dużo nie osiągnęła w swoim sercu. Ponieważ my jesteśmy ludźmi, którzy potrzebujemy miłości. My jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują przynależności. My jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują, nie wiem, takiej, jakby to porównać, tak z doświadczenia. No, jakiś czas temu byłem z żoną i z dziećmi w McDonaldzie. Byłem ja, 2 moich dzieci, Patryczek gdzieś tam był na obozie. Był ten mały Filipek, Tobiaszek, żona i ja. I siedzieliśmy sobie przy stoliku. I to no z dziećmi jest też ciągła orka, nie? Tutaj Tobiasz gdzieś biega, młody płacze. Żona, ja mówię, młodego potrzymam, ty idź tam te hamburgery zamów. I taki byłem, no i to była też i temperatura, i ten, taki byłem znużony. Ale potem sobie spojrzałem na pewną taką kobietę, tak, około 25 lat, stała w kolejce też do kasy, ale miała bardzo smutną minę. Wyglądała w moim odczuciu na osobę samotną. Stała, telefon, trochę się rozglądała, na prawo, na lewo, znowu telefon. I tak sobie pomyślałem, Boże, dziękuję Ci za moją rodzinę, ponieważ dzięki tym wszystkim trudnościom, które się dzieją, tym dobrym trudnościom wychowawczym, które się dzieją w moim domu, nie mam czasu na nudę.
To jest pierwsze. Nie mam czasu na nudę. Mogę kochać i zawsze mam do kogoś się zwrócić. Mam bliską osobę w mojej żonie. Mam dzieciaki, które przychodzą, się przytulają. I to jest coś, co mnie najbardziej buduje wewnętrznie. To jest coś pięknego, coś, co dzisiaj jest w społeczeństwie niszczone, jeżeli chodzi o polityki, zabiegi politykę, media, żeby tam, nie wiem, wprowadzać tam różne, już nie będę tam wchodzić w te LGBT i tak dalej, nie? Ale jednostka rodziny jest tą, która buduje nas najbardziej, daje nam spełnienie. Dzięki temu się człowiek nie czuje samotnym. Czemu zacząłem kiedyś ćpać i pić? Ponieważ nie miałem rodziny. Nie miałem przynależności do tego, że mam trzeźwych rodziców. Moi rodzice mnie nie zabierali na wycieczki. Moi rodzice się mną nie interesowali, a przez to zacząłem szukać znajomych gdzieś tam na ulicy, w świecie, na osiedlu. I to spowodowało mój upadek. No. Moi rodzice sami nie potrafili ze sobą wytrzymać, więc też pili. No i z takich ludzi się składa mój dom. Ale w momencie, kiedy dajemy tym ludziom miłość, dajemy przynależność, mówimy, możesz żyć na trzeźwo, to w tym momencie oni zaczynają łapać te wartości, których nie mieli za dzieciństwa. Ja je też złapałem w domu od mojej żony, nie? Bo tam też jest rodzina, przynależność. Zrozumiałem, co to znaczy jakieś tam dbanie o syna, nie? Jakieś tam, nie wiem, no, o córkę, o troskę, albo jak teściowa mi tam czasami zapuka, mówi, masz mój zięciuniu, ciastko ci przyniosłam. A ja mówię, o, halleluja, jak fajnie, nie? Mam cudowną teściową, naprawdę, bardzo ją kocham, jest wspaniałą kobietą, nie? Ale widzę tą troskę. W rodzinie się żyje łatwiej. Kiedy mi się auto zepsuło, mogłem pójść do szwagra czy do teścia i powiedzieć, czy moglibyście mi naprawić auto, jestem gotów zapłacić. A oni, jak porządni chrześcijanie, mówią, zrobię, nie płać. Halleluja. Gdyby nie rodzina i gdyby nie Kościół, to byśmy nie mogli prowadzić domu rodzinnie. W kupie jest siła. Gdyby nie rodzina i nie Kościół, to by ten dom nie funkcjonował, nie? Gdyby nie datki ludzi, gdyby nie... O, wczoraj Michał Rolnik przywiózł nam, Michał Rolnik nam przywiózł 24 kubiki drzewa. I wam powiem, jak, bo teraz tak, jeżeli chodzi o Salomona i o mądrości, to może praktykować nawet niewierzący. Człowiek nienarodzony na nowo wprowadza zasady Salomona i może je prowadzić w życiu. Naszym fundamentem oprócz nowonarodzenia jest prowadzenie Ducha Świętego, a Bóg często sobie działa tak, jak chce. I powiem wam, jakiego Bóg mi teraz psikusa z tym zrobił. Był w środę na wolańskim nabożeństwie, było słowo związane z tym, żeby się nie zamartwiać. Żeby ufać Bogu każdego dnia. No i tam po tym słowie wyszedłem sobie tam na środek i powiedziałem trochę świadectwa z domu rodzinnie na temat niezamartwiania się. Bo mówię, wiecie, bo kiedy zaczynałem budować dom rodzinnie, to mieliśmy z żoną jakieś drobne oszczędności, jakieś tam rozmowy miałem z Michałem, jeszcze z jedną osobą. No i po prostu każdego dnia, jak szedłem budować ten dom, a jeszcze nie mieliśmy żadnego bezdomnego, to wyglądało w ten sposób. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że mogę być Twoim sługą. Dzięki Ci, że to jest Twoje dzieło, nie moje. Opiekuj się tym wszystkim. I korzystając z tych środków, które miałem, no to budowałem każdego dnia. Aż pewnego dnia dostałem werset na telefon. A ten werset brzmiał tak, z Mateusza, że dobry budowniczy na początku policzy koszty budowy. Rozumiecie? Znacie to, bo gdyby zaczął coś budować, a skończą mu się finanse, no to będzie pośmiewiskiem dla innych ludzi. No i dostałem ten werset, no i w ten dzień sobie poszedłem, idąc, i mówię tak, dzięki Ci, Panie Jezu, za tą budowę, to był też poranek, dzięki Ci za to, że Ty się opiekujesz tym domem, to nie moje dzieło, to Twoje dzieło, ale sobie usiądę i policzę, ile to jeszcze pieniędzy by było potrzeba na ukończenie tej pierwszej części, bo to był sam początek, nie? No i siadam sobie na górce i liczę. To tyle, tamto tyle, a tu tyle. I z każdym dodaniem jakiejś tam kwoty moja wiara malała.
taki ciężar czułem na psychice i na sercu i nagle powiedziałem tak, o nie, dzięki Ci Jezu za to, że mogę żyć z Tobą, że Ty mnie prowadzisz. Oddaliłem w ogóle to słowo od siebie. Czyli z jednej strony mamy to słowo, które pisze, ale Duch też nas prowadzi w odpowiedni sposób. Duch nas prowadzi, kiedy On ma swój własny plan. I właśnie o tym mówiłem w tym świadectwie w środę, ale jest też druga strona medalu. I tu jest w ogóle hit. Mówię tak, ale też wiadomo, że we wszystkim musimy opierać się na pewnej logice i przewidywaniu tego, co będzie w przyszłości. I mówię, jeżeli nie zadbam o drzewo w naszym domu, to raczej mi tego drzewa nikt nie da i nie będziemy mieć czym palić w piecu, więc już dzisiaj muszę myśleć o tym, czym będę palił za 2 lata. To było w środę, w piątek dzwoni mi Michał. Cześć bracie, chciałem Ci przywieźć drzewo. I 24 kubiki. On tego nie mógł słyszeć, co mówiłem na woli, nie? I mówię, Boże, jaki Ty jesteś cudowny i wielki, nie? Więc widzimy, że kiedy mamy te takie indywidualne prowadzenie Ducha Świętego, to jest jedno, a drugi obraz jest taki, który wypływa nam ze Słowa Bożego, co jest naszym fundamentem wiary. Ale jest też indywidualizm dla każdego z nas, ale jest też kwestia tego, żeby się poddać. No, jest też kwestia tego, żeby się poddać Duchowi, żeby zostawić tą naszą logikę często za nami, tylko pójść za tym, co Bóg nam wkłada do serca i po prostu małymi kroczkami ciupać i patrzeć po prostu na ten owoc. No, tak na koniec, bo już wiem, że no, już troszeczkę czasu mówię, tak na koniec właśnie, żebyśmy też zrozumieli o tym indywidualnym patrzeniu Boga na każdego z nas, nie? O takich dwóch rzeczach powiem. Uderzy właśnie w przykazania Boże, nie? Jest w Słowie Bożym napisane w 10 przykazaniach nie kradnij. Jest? Jest. Taka była kiedyś, to jeszcze jak byłem młody, była taka piosenka hip-hopowa i ten tekst mi bardzo utkwił w pamięci i tam było tak. Jedni kradną po to, by mieć miliony, a inni kradną po to, dlatego, bo są głodni. Mamy fundament w Słowie Bożym, nie kradnij, gdzie pisze. Tylko teraz zobaczcie, ja to brałem do siebie, bo ja często jak byłem dzieciakiem, to ja musiałem kraść, bo byłem głodny. Nie miałem rodziców. Dam wam inny przykład. Nie kłam. Czy kłamanie jest dobre, czy złe? Złe, tak pisze w Słowie Bożym, nie możemy kłamać, tak? Teraz się postawcie w sytuacji takiej. Druga wojna światowa. Naziści zabijają Żydów, a ty bierzesz Żydów do swojej piwnicy i ich chowasz. I przychodzi nazista i puka ci do drzwi. Pyk, pyk, pyk. Ty otwierasz i co mówi? Oni się pytają, gdzie są Żydzi? Czy są, nie, może inaczej, czy są u ciebie Żydzi? Co powiesz? Nie? Nie. Więc widzicie, indywidualne prowadzenie Ducha Świętego dla twojego życia jest bardzo ważne. Nie ma nic w prawach Bożych takiego sztywnego. Wiadomo, że Bóg ci nie... już nie chce tam wchodzić w jakiś ten... Bóg jest dobry. I Bóg ma coś dobrego dla każdego z nas. A prawdziwą pełnię przeżywamy wtedy, kiedy się nie trzymamy samych praw i logiki, ale kiedy się możemy radować właśnie z tego, kiedy Bóg prawdziwie zadziała w naszym życiu. Spojrzę na coś i mówię, Boże, to nie moje dzieło, a Twoje. I kiedy możesz się każdego dnia radować, bo kiedy żyje się tak i mówisz tak, wszystko, co mam, osiągnąłem swoimi rękami, bo się natyrałem, napracowałem, narobiłem, to jest Twoje dzieło, Twoich rąk. Ale w momencie, kiedy są pewne rzeczy, kiedy się poddajesz Duchowi Świętemu i mówisz prawdziwe działanie Boga, mówisz, Boże, jaki Ty jesteś wielki. I to wypływa ze szczerości. Bo mówisz, ja na to nie zasłużyłem, to jest ta właśnie niezasłużona łaska. Ja na to nie zapracowałem, na to miejsce mogłeś postawić, Boże, kogo tylko chcesz. Ale to jednak mnie dałeś. Mnie dałeś tą kobietę za żonę, mi dałeś te dzieci. Dzięki Ci za tą pracę, którą mam. Dziękuję Ci za te zajęcia, które mogę mieć w Kościele. I dziękuję Ci za to słowo, które
Ja bym sam lepiej nie wymyślił. Dzięki Ci, Jezu. Błogosławię Was, bracia i siostry. Amen. No.